Cześć, dzisiaj mam dla Was nudny samochód pod tytułem Toyota Corolla. Nudny, bo nie ma żadnych niespodzianek, nie ma żadnych awarii. No linia nadwozia oczywiście też nie pomoże i nie porywa, jest po prostu mocno klasyczna. Ale na pewno niezaprzeczalną zaletą tego auta jest to, że tak po prostu się nie psuje. Mam egzemplarz z silnikiem 1.6, więc fajny bardzo silnik, 124 konie, czyli już jakoś tam w miarę jedzie, a bardzo rozsądnie obchodzi się ze zużyciem paliwa, bo tutaj w ruchu miejskim, tam w okolicach 8 litrów, to nie jest problemem, żeby osiągnąć taki wynik. Samochód jest z 2007 roku, czyli niby staruszek, ale ma 74 tysiące kilometrów i jest od pierwszego właściciela. Więc do zalet takich jak bezawaryjność można dołożyć to, że jest w jednych rękach tyle lat. No i jeszcze ma fenomenalny przebieg. Karoseria tego auta prezentuje się chyba dobrze. No jest to granatowy metalik. W tej chwili może tego nie widać, nie ma słońca, ale musicie mi wierzyć na słowo. Jest to granatowy metalik. No i bardzo dobrze wygląda, on nie razi. To jakby to zwykły akryl, no to wtedy wiadomo, że to trochę gorzej, ale tak to prezentuje się elegancko. No i właściwie ta karoseria nie ma uszkodzeń, no jest bardzo ładna. Miał pewne naprawy lakiernicze, o których zaraz Wam opowiem. To jest kurz, tu jest jakaś drobna ryska, no ale to naprawdę drobiazg. I listwa drzwiowa, tutaj widać, że notorycznie ktoś obok, sąsiad, po prostu tłukł w tą listwę, więc ta listwa jest brzydka. Można by się pokusić może o polakierowanie tej listwy, ale tak drzwi, no drzwi mają też tutaj minimalne takie obicie, nie no, po prostu masakra, jak tak można. No ale tak jest, więc tutaj te drzwi są do spolerowania, listwa do polakierowania. I więcej praktycznie nie ma tu żadnych uszkodzeń. Aha, koła Wam jeszcze pokażę. Opony są śmietniki. Bo te opony są od nowości, więc to są opony z 2000, tak jak samochód pewnie, 7 roku, 52 tydzień 2006, więc one są zabytkowe, no i mają takie oto pęknięcia. Bieżnik jeszcze jest, no bo adekwatnie do przebiegu, bo to są z tego auta, ma 74 tysiące kilometrów i jeszcze jeździł na zimówkach, więc bieżnik jest, ale stan gumy jest po prostu katastrofalny. Więc one są natychmiast do wyrzucenia, możemy się dogadać. Chciałem tarczę pomacać, bo mam jakieś tam opony, więc mogę tutaj coś pozamieniać. Nie ma felka aluminiowego, więc ciężko zajrzeć do klocków i tarcz. Klocki w ogóle nie zobaczymy. Tarcza ma minimalny rancik tutaj z przodu, ledwo wyczuwalny, więc ona powinna być w porządku. W zawieszeniu ja nie słyszałem żadnych stuków, jeździ bardzo dobrze ten samochód. Tył jest bardzo ładny, ta tarcza jest tutaj w miarę świeża, nie ma w ogóle rantu. No i tylne opony też są oryginalne, takie same szroty, czyli po prostu popękane, sparciałe, ale bieżnik, zobaczcie, jest po prostu na pewno przepisowy i ponadprzepisowy, bardzo ładny. No ale niemniej jednak no, na tym jeździć to już trochę słabo, to ryzykowne. We wnętrzu elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka, no i tu zamykanie, otwieranie, plus blokada drzwi, kierownica skórzana ze sterowaniem radiem, lusterka elektrycznie regulowane, spryskiwacze reflektorów, regulacja wysokości reflektorów. 74 650 km, więc przebieg fenomenalny. Tyle to jest dla mnie roczny przebieg. Klimatyzacja manualna i działa jak należy. Podgrzewana szyba i myślę, że też z lusterkami. Duże prawdopodobieństwo, że lusterka też są podgrzewane. No i fajny gadżet jak podgrzewane fotele. Kierowcy i pasażera to dobra rzecz na zimę. Gałka zmiany biegów, ładna. Ta kierownica zresztą też ładna. Poduszek 6, czyli są kurtyny, są czołowe poduszki, no i jak są kurtyny, to oczywiście są boczne, więc tutaj boczne poduszki, o jest metka. Fotel pasażera, jak nowy, nic tutaj nie powycierany, bardzo ładny, tutaj ręczny, tu jakaś konsola, podłokietnik, głębszy schowek plus ten na monety, powiedzmy, kanapa z podłokietnikiem. Nie mam zagłówka, jak widzicie,
ale postaram się go wydobyć tutaj od właściciela, no bo myślę, że nie wyrzucił, raczej nie zgubił, więc może wyjął, bo złożył siedzenie i jakoś gdzieś zostało w garażu, więc postaram się to skompletować. Pokażę Wam jeszcze fotel kierowcy, bo tak wsiadłem i nie pokazałem. Tutaj ładnie też jest w miarę niepodrapana ta konsola, ten pseudo aluminium czy plastik pomalowany na srebrno. Fotel kierowcy, jakieś tam oznaki pokazuje, nic tu nie jest poprzecierane, ale już materiał zmienił trochę kolor. No wiadomo, no przebieg mały, ale ileś razy przez tyle lat było wsiadane. Jeden 6 VVTi z łańcuchem rozrządu, tak jak mówiłem, 124 konie, więc fajny silnik, na pewno bezawaryjny i na pewno bardzo ekonomiczny i w miarę już dynamiczny, dużo lepszy niż 1.4 w Aurisie, tak? Tu z przodu nic się nie działo, maska jest oryginalna, cały przód jest oryginalny. Zajrzyjmy do bagażnika, spryskiwacze reflektorów, zobaczcie, tu są, to też fajna rzecz. Rzadko spotykana, jak nie ma ksenonów. Bagażnik ogromny, jak to w sedanie. Jest czysty, ładny. Koło dojazdówka. Podłoga też tutaj oryginalna, zresztą klapa jest oryginalna, nie lakierowana. Pokażę Wam książkę serwisową. I zaraz zmierzymy grubość lakieru. Oczywiście te wszystkie instrukcje, które są oryginalne tu i to wszystko jest tutaj do tego auta. Przeglądy były tak, w 8, w 9, 10, w 10, w 13, 45, 51, w 14. I mamy jeszcze 59 w lutym 15 i 65700 w 16 roku w styczniu. W tej chwili ma 74000, więc historia cały czas tylko w Hondzie, przepraszam, z przyzwyczajenia, bo przede wszystkim Hondy sprzedaje. Cały czas w Toyocie, więc nie można mieć żadnych wątpliwości co do przebiegu tego auta. Pokażę Wam naprawy lakiernicze. Nie było to nic strasznego. Gdzieś tam ktoś może się czasem za głowę złapać. Ja go może wyłączę, żebyście mnie lepiej słyszeli. Sekundę. O, dobra. A, jest też wyłącznik poduszki pasażera. Czekajcie, bo tu mi się coś zepsuło. Dobra, może się uda. Gdzieś wywindował w górę, ale... Dobra. Ok. Zacznijmy od pokrywy silnika. Kurczę, poczekajcie chwilę. Niebo Wam niepotrzebne. Masakra, co tu się dzieje z tym gimbalem? Nie wiem, jak mam Wam to teraz pokazać, bo on skupiał i nie mogę go utrzymać. Momencik. Kurde. Czekajcie, wyłączaj, włączaj. I zaraz się uda. Powinno udać. Dobra, jest ok. Pokrywa silnika. Jest oryginalna, ma 84. Wokół stówy to jest oryginalne, oto 65. Ten błotnik już był lakierowany, tutaj mamy 200, tu mamy 260, te drzwi 196, więc cienką warstwą 202. Tu mamy grubiej, na tylnych drzwiach 850. Jest tu trochę podszpachlowane, tu 390, 400, 600.
na małym kawałku, powiedzmy tutaj jakiś taki kwadracik, no nie ma się co przerażać. Wykonany z, myślę, że waso jeszcze do sprawdzenia, ale jak był serwisowany, to myślę, że te naprawy też były waso. 320 na ręciku, może być grubiej, tak, 560, 400, 450, 260, no i tu wyżej już się rozcieniowuje, 197, więc tu jakieś było zarysowanie, otarcie. Pokrywa bagażnika 78, więc ona jest 92, jest ona oryginalna. 92 i ten tylny błotnik też był naprawiany i tu mamy 500, 300, tu na górze już cienko, 270, 220, a tutaj na rancie będzie pewnie, no nawet tutaj nie, to nawet troszeczkę wyżej było coś zawadzone, więc ten element też jest naprawiany. No i tutaj już mamy 65, więc 78, 81, 85, 84, 85, 82. I jeszcze pokażę wam dach. 64. Więc tak jak mówiłem, znaczy tak jak wam pokazałem, z prawej strony była lakierowane błotnik drzwi, tylne drzwi i błotnik, troszeczkę jakaś tam naprawa i lewy tylny błotnik też nosi ślady naprawy. No ale na pewno, aha, to pokażę wam, żebyście jeszcze byli pewni, żeby ktoś nie zarzucił, że tu powierzchownie wewnątrz, bo już to też sprawdzałem, nic tu się nie działo, czyli wewnątrz jest oryginalny, więc tak jak mówiłem, no naprawdę powierzchownie coś tu się działo. 40, więc bardzo cienko. To są wartości fabryczne. 20, 38. Tu to samo. 40, 42, słupek. 33. Więc powierzchowne jakieś uszkodzenie tutaj drzwi błotnika i z lewej strony tylny błotnik. Zapraszam was na autoprofesja.com.pl, tam znajdziecie 40 kilka zdjęć i szczegółowy opis tego samochodu lub też inne samochody, inne Toyoty. Także zapraszam na używanahonda.pl, tam znajdziecie Hondy krajowe od pierwszych, drugich właścicieli. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami i zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami filmowymi takimi jak ta. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.